Hej, hej, jestem Karmela i witam Was w 20 odcinku z serii The Sims 3 Syrenie Dziedzictwo. Słuchajcie, naszej Syrenie, naszej Erice, nie wiem skąd mi się ta Syrena wzięła, Sirina, naszej Erice został jeden dzień do pójścia do pracy i tak właśnie się zaczęłam zastanawiać, jak to zleciało, te dzieciaki nam tak szybko podrosły. Zobaczcie, Elena w ogóle będzie mieć dzisiaj urodzinki i Eleny ulubiony kolor to żółty i cyfrowe melodie. Słuchajcie, ja myślę, że my sobie z Eleną zaszalejemy z jej wyglądem, jak ona będzie nastolatką. Zrobimy z niej właśnie taką techno-imprezową dziewczynkę. Mam nadzieję, że ten plan wypali. Dobra, ogarniamy tutaj rodzinkę, bo oni płaczą. Ach, no i zapomniałam Wam powiedzieć, były zmiany w domku. Mieliśmy remont, teraz rodzice mają pokój tutaj na samym dole. Stwierdziłam, że nie ma co tego pokoju trzymać jako gościnny, tylko właśnie zróbmy go po prostu dla rodziców, a góra będzie dla dzieciaków. I remont był właśnie razem z Wami na live'ie. Ja tylko jedną rzecz jeszcze zmieniłam później po live'ie, bo jakoś mi się to tak gryzło w oczy. Tutaj była taka tapeta, dosłownie ta sama tapeta, zatrzymam czas, bo już mi dzieci płaczą, w granatowym kolorze i te paski żółte były po prostu ciemnoróżowe, bo jakimś cudem ulubiony kolor Jaspera to jest fioletowy, ale stwierdziłam, że mi to nie pasuje, gryzie mi się to w oczy jakoś tak i że ładniej się komponuje ten żółty. I teraz właśnie widzę, że Eleny ulubiony kolor to jest żółty, więc ten pokoik pewnie by też idealnie pasował dla Eleny. Może tak zrobimy, właśnie jak Elena będzie, chociaż nie, ona ma taki słodki tutaj, słodziutki pokoik, więc ja jej zostawię ten taki dziewczęcy jeszcze pokoik, a później w miarę z biegiem czasu ona będzie się robiła coraz bardziej taka buntownicza może. Zobaczymy, jakie będzie miała też jeszcze cechy. No i słuchajcie, pokój naszego Jamesa wygląda już tak, jest dużo bardziej taki dorosły. No James nam... O, nie zmieniłam pościeli. Zostawiłam tak, pościel zostawiłam w teksturze drewna. Takie małe przeoczenie, później sobie to zmienimy. No i jest taki właśnie na sportowo, bo nam rośnie słuchajcie, mały sportowiec. Ten pokoik też właśnie robiliśmy razem, pomagaliście mi go wykończyć na live'ie i tutaj pokażę Wam jeszcze raz cechy właśnie naszego Jamesa. W ogóle nie wiem, coś mi się pomyliło, jak patrzyłam wcześniej, jak weszłam do Simsów, to myślałam, że to jest Erika i że coś się zbagowało z jej włosami. No i patrzę tutaj, mówię, jakie ona ma włosy, skąd o ja mam takie włosy? Później patrzę tutaj na ten panel, no nie, tu ma normalne. Później znowu tutaj i totalnie nie wiedziałam, o co chodzi. I dopiero później zobaczyłam, że ja przecież jestem na Jamesie. No oni są podobni. Myślę, że on będzie bardzo podobny właśnie do Eriki, bo tak po miniaturce, no to ich nawet pomyliłam, więc... No myślę, że to może być wykapana mamusia, chociaż zobaczymy jeszcze jak będzie nastolatkiem i później młodym dorosłym, bo może i faktycznie później jednak się zrobi bardziej podobny do Johnego, ale Johnny to jest przystojny. Ach dobra, koniec tutaj już o przystojnych simach. No mam nadzieję, że Wam się pokoik podoba, miał być właśnie taki sportowy, idealny pod naszego Jamesa i wydaje mi się, że właśnie taki wyszedł. Tutaj już chyba nic nie zmienialiśmy, tak, nasza siłownia została tak jak jest, bo zastanawiałam się, czy jej właśnie nie zniszczyć, ale stwierdziłam, że my się nią jeszcze nie nacieszyliśmy, więc zostawiłam ją sobie na później i został nam jeszcze do wyremontowania ogródek, bo dzieciaczki nam tutaj podrastają, więc tutaj w ogródku też jeszcze będziemy coś musieli zrobić, ale to może też właśnie sobie zrobimy na live ten ogródek, więc mam nadzieję, że do kolejnego odcinka będziemy mieć też skończony ogródek. Jeżeli macie ochotę popatrzeć, jak buduję właśnie na żywo, to zapraszam Was weekendowo na live, bo zazwyczaj wtedy robimy sobie jakieś przeróbki w różnych domkach. Napełnić miskę dla zwierzaka też, ale właśnie, musimy mu jeszcze dzisiaj kupić samochód, wiecie co? To ja bym to zrobiła, póki ja pamiętam o tym. Johnny, za ile jest to twoje auto? Za 300, dobra, sprzedaj to swoje auto i ja ci kupię nowe za minimum 10 tysięcy. Zwariowałeś, chłopie, zwariowałeś, zbankrutuję przez ciebie. No i marzenie spełnione, słuchajcie, stwierdziłam, że zaszaleję i kupię mu sportowe auto. No w końcu kryzys wieku średniego, więc musi być sportowe autko i już Wam pokazuję, jak ono wygląda. Proszę bardzo, myślę, że Johnny się teraz może tutaj spełniać, wożąc się tym
Niezłym autkiem, naprawdę niezłym. Podobają mi się strasznie takie stare, właśnie amerykańskie samochody i marzy mi się mieć w ogóle takiego starego Cadillaca, ale to może kiedyś na emeryturze, słuchajcie, tak, na emeryturze, na polskiej emeryturze zafunduję sobie starego amerykańskiego Cadillaca. O, dzisiaj mnie ponosi fantazja. Na pewno będzie mnie na to stać na polskiej emeryturze. Dobra, słuchajcie, koniec narzekania, napełnić miskę dla zwierzaka. Mieć zarost. Johnny, ja ci to mogę dać. Słuchaj, ja chcę, żebyś ty to marzenie, kryzys wieku średniego dość dobrze przeszedł, więc jak najbardziej ja ci mogę dać ten zarost. Później wejdziemy sobie z tobą jeszcze 18 godzin. No myślę, że zdążę to z tobą zrobić. Spełnić ci to jeszcze, więc pewnie na kolejny odcinek zobaczycie właśnie Johnego. O ile nie zrobimy tego nawet wcześniej, to będzie Johnny właśnie z zarostem. Rika, ty śpisz jak twoje dzieci. Twoje jedno dziecko chodzi po prostu. Czy ty możesz się bawić tym? Nie, nie możesz. Nie budź Eleny, Jasper. Jak z tobą? Jesteś niewyspany. Wiecie co, opuśćmy sobie siateczkę. Siateczkę. Co ja dzisiaj przekręcam te słowa? Nie siateczkę, tylko... Erika, ty co tu robisz? Myślałam, że śpisz. Chodź tutaj, weź włóż Sima Jasper do końca, bo Jasper jest mega, mega niewyspany i potrzebuje sobie właśnie pospać. Elena zaraz zrobi siusiu, ale to ją wykąpiemy. No powiem wam, że już się po prostu nakręciłam na ten pomysł z taką właśnie odlotową nastolatką. Zobaczmy, jak nam to wyjdzie, jakie ona będzie dostawała te cechy. Do niej tym bardziej jeszcze pasuje to, że ona jest wirtuozem, taka zafascynowana muzyką dziewczyna. Elena ma urodziny, tak wiemy, o tym właśnie mówię. O, Johnny, proszę, jak synka pilnujesz. Ja bym chciała, żebyś ty się udał na przejażdżkę swoim autem, ale to może później, jak przestanie padać, wiecie, żeby deszcz lakieru nie porysował, bo to nowe auto. Tak, słuchajcie, kiedyś mi znajoma opowiadała, że mąż się bał nowym autem wyjechać z garażu, bo popadał grat i się bał o lakier, więc no, a auto było nowe, więc tak, więc nigdzie nie pojechali w końcu, bo mąż się bał o auto. Taka ciekawostka. Dobra, Johnny, ty jesteś Johnny, ja wiem, że ty jesteś Johnny. Chodź tutaj, zrób sobie siusiu, bo jak ja cię nie ogarnę, to ty się sam, chłopie, nie ogarniesz. Później weź sobie prysznic. Ty jeszcze dzisiaj masz wolne. Nie, jeszcze czekaj. Gdzie ty idziesz? Nie oglądaj. Weź się tu zajmij maluchem swoim. Uczucia. Cudownie, dobra, wiecie co? Ty masz też chyba wolny. Nie idziesz do szkoły, prawda? Umyj wszystkie naczynia, użyj. Nie, idź sobie użyć na dole. Tutaj jest toaleta. Tu, proszę bardzo. Proszę, James, skorzystać z łazienki. Później proszę umyć sobie ręce. Tak jest. I chcę... Widzę, że ty właśnie masz, żeby wyprowadzić psa na spacer. Myślę, że to jest dobry pomysł, że wyprowadzimy. A jutro będziemy mieć właśnie Dzień Miłości, bo wiosna nadchodzi, więc cudownie. Byle do jesieni. Na jesieni pojedziemy sobie zrobić zdjęcie całą rodzinką. Mam nadzieję, że wszyscy dożyją do jesieni, że nic się tu złego nie wydarzy. O, głaskać Nala, wiesz co? A dam ci to, spełnij sobie to życzenie. Pogłasz sobie Nale. Zabawa, opieka, to chyba jest w uczuciach, prawda? Daj obwąchać, gładź. O, proszę, James już jedzie, nie, James, Johnny jedzie już do... Po co go wyjęłaś, no dziewczyno? Naprawdę, przecież on jest taki śpiący. Erika, po prostu nie mam na ciebie słów. Chodź tu. Dobra, wsadzę go z powrotem. Ej, Nala! No wiesz co? Jak nieładnie. Wzmocnienie, zgań za to, że jest świniakiem i siusia w domu. Nalciu! Co prawda przyszłaś, może prosiłaś o ten spacer, ale nieładnie. Bardzo nieładnie. A ty jedziesz do szkoły. No dobra, nie zdążyłeś wyprowadzić na spacer. Ech, no trudno. Ale nie widać w ogóle tutaj tej kałuży, co ona tak wyparowała. Chyba, że kupę zrobiła i zakopała pod dywan. Jest taka szansa właśnie. Elena już płacze. Dobrze, nakarm Elenkę. Przyszłaś, ale nie łaska jej dać butelkę. Nakarm Elenę. A ty, moja panno, idź sobie tutaj pożuj coś. Gdzie jest twoja... O, nasz słodziak, Moki. Moki smacznego. Gdzie... James, ty naprawdę dopiero idziesz tak naokoło? Nie wiem, co zrobić, żeby oni mi nie chodzili naokoło. James, dlaczego ty nie jesteś jeszcze w szkole? Idziesz dopiero do szkoły. Nie spieszyć się do tej szkoły, naprawdę. Dobra, Nalcia. A, zajęłaś się już sobą. No to idealnie, że się sobą zajęłaś. I chciałam, żebyście się później też zaprzyjaźniły trochę.
psiaczki wy moje kochane. Moki jest prześliczny. Taką ma właśnie nietypową urodę. Ja nie widziałam podobnego psiaka jeszcze w Simsach. W ogóle ma też jedno oko niebieskie, jedno zielone, więc jest bardzo właśnie fajny. Erika, gdzie się wybierasz? Gdzie? Żadnego czytania książek. Co, głodna? Może byś tak trochę w domu poogarniała? Posprzątaj. A później byś się może psiakami trochę zajęła? Oj, Nala, o, nieładnie, Nalciu. A nie, ty się bawisz zabawką, tak? Czy niszczysz? Nie, ty niszczysz, nie gryź. A ty, moja droga, proszę ją zganić. No, ciągle dostajesz jakieś kary. Gdzie? Nie zmywaj, idź, zgań Nalę. A Moki, jaki grzeczny. Zrobiłam słodziakom zdjęcie. Idź zganić Nalę. Czas jej dać karę. Nie można niszczyć kwiatków. Erciu, no proszę, leć do niej. Leć ją zganić. Nie, 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 nie. Dlaczego idziesz zganić swoje dziecko, które poszło na wagary, bo nie dojechało do szkoły, bo mu uciekł autobus? Leć do szkoły, młody, bo cię tu matka zaraz, no, nie powiem, co ci zrobi. Pierwszy chyba dzień twojej szkoły, a ty nie pojechałeś. Pierwszy? Dobrze mówię? Nie wiem, czy pierwszy. Nie. Tak, pierwszy chyba. Jedź do tej szkoły. Normalny wysiłek. Pracuj ciężko teraz. Będziesz mieć złe oceny. Czym pojechałeś? Rowerem, nie wierzę. Dobra, może trzeba im kupić, skasować te rowery, żeby oni mi nie jeździli rowerami. Tylko właśnie brali taksówkę. Ericzka, wiem, że słabo swoim nawodnieniem, ale gdzie jest Nala? Masz jeszcze opcję, żeby ją skarcić? Tu jest Naluśka. Nala, wzmocnienie zgań za to, że jest niszczycielska. Zgań ją. Nie będzie smaczków. Zero smaczków. Zapomnij o smaczkach. O kurczę, zapomniałam, że nie mogę używać tego słowa, bo mój psiak jak słyszy to słowo, to po prostu od razu się budzi. Chociaż teraz na szczęście akurat mocno śpi, bo jest przed pierwszą, ale przed pierwszą w nocy oczywiście, ale normalnie to już by była przy mnie, gdyby nie spała. Erika, leć wziąć prysznic. Wasz przyjazny dzielnicowy odwiedź trzech sąsiadów. Oczywiście, no idealne zadanie, bo my musimy oczywiście się przejechać jeszcze po okolicy, żeby tutaj... Erika, weź ten prysznic. Ja nie wiem, o co chodzi, czemu ona jest taka nieposłuszna dzisiaj. Żeby się pochwalić autkiem, to ty masz to zadanie, prawda? Tak, przyjazny dzielnicowy, więc weźmiemy swoje autko po pracy i pojedziemy tutaj sprawdzić niby co u sąsiadów. Ericzka, a ty jak w ogóle przyjedziesz? Jak tam dzieci? Dzieci w miarę ogarnięte? Czy on już wszystko umie? Bo ja bym nie chciała, żeby on się później pojawił z złymi... O, Erika, masz włosy z gry. No bo się kąpiesz. Weź na ręce, wypuść. Nakarm. Tak, on potrafi chodzić i pogawędzić też z nim możesz. Tylko jeszcze trzeba by go było nauczyć właśnie korzystania z toalety. Ale to może później, bo on na razie tego nie potrzebuje. W ogóle tak, poszłaś się wykąpać, a sikać to nie ma komu użyć, zbyt brudne. Dobra, to chodź na górę, idź sobie tutaj, użyj toalety, niech ci pan sprzątający sprzątnie tę na dole. Później możesz jeszcze sobie też umyć ręce. No, Erika, wiem, że dzień taki w domu, ale jest dużo do ogarnięcia. Co ten Moki tak szczeka? A, wiewiórka. Moki kontra wiewiórka. No ale co, złapałeś tą wiewiórkę, czy tylko ją obszczekałeś? Chyba ją tylko obszczekał. Jaki on jest uroczy. No nie wierzę, to jest takie małe, słodkie, urocze psiątko. W ogóle mam fazę na białe psy właśnie, strasznie mi się podobają. Może dlatego, że moja Queenie jest biała, ale... No, mam zdecydowanie fazę na białe psy. No nie podnoś im tego, Moki będzie to gryzł, więc zostaw to. Tego nie sprzątaj, idź toaletę umyj. Erika, ty jak tam? Będziesz myła drugi raz? Nie, drugi raz nie myj. Sprzątnąć obiekt? Nie, to ci pan sprzątający sprzątnie. Nala głaskać, ale Nala teraz jest zajęta chyba, tak? Tak, Nala je sobie należąco. Jakże leniwie, ty pracujesz ciężko, jak twoja ocena szkoły? Słabo, słabo. Jak się czuje Elena? Elena będzie mieć właśnie urodzinki, ale to za chwilkę. Jak z twoją pracą? Logika, badanie, wiesz co, Erika, idź ty sobie popatrz przez ten teleskop, zobaczymy, czy ty coś tam znajdziesz na tym niebie. A przy okazji, tu też jest brudno. A przy okazji to ci się trochę logika podbije pod pracę. No, Ericzka, poobserwuj sobie sąsiadów. Sprawdź, co tam u nich słychać. Kto kogo bije, czy mąż żonę, czy żona męża.
jakie tam skrzywienia odchodzą w innych rodzinkach. Nie no, żartuję sobie. Tutaj oczywiście to jest porządne miasto, tu się nie dzieją takie rzeczy. Tutaj nie ma takich tragedii. Tu co najwyżej są zdrady, o. I nic więcej. Cuchnące robaki, wyczyść klatkę z robakami przed upływem czasu. No pewnie możemy sobie to zrobić, czemu nie? Proszę, jak nam pan tutaj sprzątający czyści zlew. Jakby był trochę bardziej przystojny, to byś Erika mogła sobie z nim zafiltrować, o, że tak powiem. Płacze ci dziecko, Ercia, chodź. Chodź, płacze Elena. Chodź do Elenki. Ojejku, jejku, jak się biedactwo zanosi płaczkiem. Baw się wspólnie, później daj, wyściskaj, a później znowu baw się wspólnie i znowu wyściskaj. Dokładnie tak, Ericzka. Pokaż, jaka jesteś dobra mamusia. I czekamy na Johnego, jak Johnny wróci. Nie, no miałeś stary pracować ciężko, come on. Nie dostaniesz awansu teraz, a ja chciałam, żebyś dostał awans dzisiaj, oficer patrolu. No tak średnio ty wbijasz tę karierę, a Erika jest na którym? Na 8, no właśnie. A ty co? Mam kłopoty? A, to jest za szkołę? Ciężko przeżywać trudne momenty w relacjach z tymi, na których nam zależy. No niestety, wkurzyłeś matkę. A mówiłam, że za wolno do tej szkoły jedziesz. Dobrze. Ericzka, to ty wsadź już teraz malutką. Aha, dobra, jeszcze wam zostało tutaj wyściskać się. To się pościskajcie, a później wrzuć Elenkę. Wrzuć, włóż! Nie wrzucaj dziecka! Włóż dziecko! Włóż Sima Elenka do końca. I wiesz co, chodź tutaj z Mokim się trochę pobaw, bo właśnie Moki jest biedny, taki... Zbadaj nieznajomego Sima. No właśnie, przyjechał, a wy się tak nic nim nie zajmujecie. Jeszcze tego kocia musimy spróbować zaadoptować zaraz. Wzmocnienie pochwal za to, że nie niszczy. Pochwal go. Moki jest przesłodki. O, no taki mały słodziaczek. O, bardzo grzeczny psiaczek. Dobra, wiesz co, Ericzka, ja bym chciała, żebyś sobie jeszcze z nim jakieś interakcje pouskuteczniała. Możesz... Uczucia, mów do niego, zobaczymy, czy on będzie chętny na takie... Ojejku, jaki on rozszczekany! O, aktywne! Sinka, aktywny! Dobra, możesz opieka, wyszczotkuj go. On przyjechał też niedawno, więc myślę, że możesz go sobie wyszczotkować, a później pójdzie się wysiusiać, bo pęcherz mu się właśnie zbliża ku granicy. I nie chcemy plamy tak jak uznalą, bo na Lunia to się tak raczej średnio chyba słucha. A co ty, Nala, robisz? O, Johnny zakończył pracę, więc świetnie, będziemy mogli tutaj z Johnem. Nala w basenie! Gdzie może być Nala? Słuchajcie. Oczywiście, że w basenie. Jak nie wiemy, gdzie jest Nala, to znaczy, że jest w basenie. Chodź tu, fotę ci chcę zrobić. No i co, Boksiu? Będziesz pływać, tak? W nieskończoność? Ja nie wiem, żadne inne psy mi nie pływały w tym basenie, a ona non-stop w basenie. Zobaczymy, czy Moki będzie też taki chętny do pływania. Pokaż się. No, jak ty w tą, to ja w tą, oczywiście. Dobra, Moki, chodź tu do mnie. Co ty robisz, Moki? Aj, nie K, nie tap, tylko tutaj. Chcę kliknąć, żebyś ty poszedł, mój drogi, się wysiusiać. Tak, słuchajcie, ciężko jest już ogarnąć taką pięciosimową rodzinę, właściwie to siedmiu, bo jeszcze dwójka psiaków. A ja sobie jeszcze kota wymyśliłam. Wiesz co? Nie, gdzie czytaj coś? Weź ty tutaj zachęć swojego męża. Pocałuj go, bo chciałaś go chyba pocałować, prawda? Tak. Pocałuj go na powitanie. Później jak wieczorem wrócisz, to będziecie, jak on wróci, to będziecie mogli sobie zrobić jakieś barabara. Nala i ty tutaj, o proszę, powitać Sima, nie żadne powitać. Proszę iść coś tam pobawić się. Biegaj w koło, zdrzemnij się, wykop dziurę. Ach, nie można, dobra, to w takim razie weź się zdrzemnij na kanapie. Co tu się wydarzyło? To chyba znali, bo Nala pływała. Czy wy się możecie pocałować? Właśnie, jeden wielki chaos, słuchajcie. Ciężko już ich ogarnąć. Niestety nie robią tego, o co jej ich proszę właśnie. Wyczyść klatkę z robakami. Ty musisz gdzieś jechać, żeby to zrobić? Chyba tak, chyba musisz gdzieś jechać. No to jedź, słuchaj, wyczyść tę klatkę. Wy się, moi drodzy, pocałujcie. Czy Moki poszedł siusiu? Tak, Moki poszedł siusiu, zdążył się wysiusiać i coś go spłoszyło. Pocałowaliście się? Tak, cudownie. Tak? Tak, pocałowaliście się. Poprawić umiejętność, to ci mogę dać. Ty byś chciał spotkać wampira, to nie spotkasz.
malować i udajesz się teraz na tą przejażdżkę po sąsiadach, ustal właściciela, to jest twoje auto, odwiedź parcelę, wybierz się na parcelę. No nie, wiecie co, ja ci kliknę tak i przejedziemy się może. Nowe znajomości. Czy ty musisz poznać nowych Simów, czy mogę się z tobą wybrać? Odwiedź trzech Simów sąsiadów w ich domach, aby zadowolić szefa i zwiększyć szanse na awans. To chodź tutaj. Tutaj zobaczymy, kto mieszka. Odwiedź. Aha, oczywiście tu nikogo nie ma. Świetnie, tu jest pusto. Tu ktoś będzie? Nie, to jest sklep z eliksirami. No to szukamy dalej. Może ktoś będzie w domu. Po co siedzieć w domu? Lepiej się po mieście włóczyć, prawda? Żeby nie przyjechał jakiś nadgorliwy sąsiad, policjant, sprawdzić, co wy robicie. No patrzcie, nikogo nie ma. No naprawdę, wszyscy jesteście poza domem. Nikt w domu nie siedzi? Proszę, ktoś w końcu siedzi. Odwiedź karterów. W ogóle to są chyba nasi jacyś kuzyni, tak mi się wydaje. Idź odwiedzić karterów. A ty, moja panno, weź Jaspera. Jaspera, coś mu ten pęcherz w ogóle nie spada. Jakoś tak powoli. Elena, będziesz mieć te urodzinki, ale to jeszcze troszkę. A ty, moja droga, tak się zastanawiam, czy ci nie dać, żebyś się zatrzymnęła, ale o, poczekajcie, bo on już ruszył tym autem i słyszę fajny dźwięk. Idź sobie poćwiczyć trochę, zadbaj o figurę, chociaż ty i tak masz świetną figurę. Już tu jesteś tym autem? O, ja cię kręcę. No, powiem wam, że autko wygląda naprawdę dobrze. Naprawdę dobrze się prezentuje. Pokaż jeszcze raz, spojrzymy sobie. Co prawda mogłam dać ci trochę inny kolor, ale właśnie myślę, że fajnie to wygląda. Właśnie takie typowe, wiecie, typowa sportowa maszyna. Odwiedzisz tych karterów? Mam nadzieję, że jeszcze są w domu. Powinni być. Kupić jakiś obiekt? Nie będziemy tego kupować. Nie, Johnny, nie. Piłkarzyki wam są niepotrzebne. Może jak wam zrobię piwnicę? Co to był za gest? John. A, świetnie, nie ma nikogo. Tak, cudownie, to jest to. Zdążyliśmy przyjechać i oczywiście zwiali. Nie wiem, czy oni się wszyscy chowają przed Johnem. Odwiedź rodzinę White, chodź tutaj. Johnny, chodź. Odwiedź White'ów. Leć do swojego auta i leć odwiedzić White'ów. Mam nadzieję, że oni chociaż będą. No, wskakuj w auto. No, nie widziałam, żeby tutaj się gdzieś wybierali, więc myślę, że jeżeli byli wcześniej, to teraz też powinni być. Tak, widzę, ich są, więc chyba, że mu nie otworzą, ale wydaje mi się, że powinni mu otworzyć. Ciężko będzie chyba z tymi sąsiadami. Odwiedź rodzinę White. Przyjdzie ktoś do ciebie, otworzy ci ktoś? A teraz, o proszę, ktoś wrócił. Chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Gdzie? Do domu. Chodź tu z panem policjantem, proszę porozmawiać. O dobra, ktoś otworzył. To się zaliczy? Nowe znajomości. Wampirzyca, słuchajcie, wampirzyca. Cudownie, zaliczyło się. To dobra, już nie musisz wchodzić. Nie musisz wchodzić. Aż tak nas nie interesuje, co tam u nich słychać. Po prostu zajrzałeś, czy nic się złego nie dzieje, czy tam wszystko ogólnie tak w porządku. Ale aż tak to ty się angażować nie chcesz, prawda, Johnny? Ty masz swoje życie, ty masz swoje sprawy, a to robisz po prostu dla awansu. Nie, no myślę, że Johnny aż taki nie jest zakłamany. Myślę, że jemu faktycznie zależy, żeby jego dzieci wychowywały się w dobrej społeczności, żeby tu wszystko grało. I żeby wszyscy byli bezpieczni. Dobra, tutaj też oczywiście nikogo nie ma, prawda? Oczywiście. Po co siedzieć w domu? Jeszcze mógłby ktoś was odwiedzić. Jest, znalazłam kogoś. Tu mieszka rodzina Batista, więc w ogóle jakiś śliczny jest ten domek. Zobaczcie, to jest blok właściwie, to jest mieszkanko w centrum miasta. I on jest taki śliczny. No uwielbiam Mayfield. Tu jest tyle pięknych miejscówek. O, Johnny, jak ty pomykasz szybko w tym swoim autku. Pilnowałam, nikt nie wychodził. O, wilkołaki. Pełnia? Ja mam włączoną pełnię? Nie wyłączyłam pełni. No nie, słuchajcie, nie. Johnny, gdzie ty idziesz? Chodź tutaj. Chodź tu. Gdzie? Odwiedź rodzinę Batista. Co ty robisz, Johnny? Już. Wiecie co, ja bym chciała sobie wyłączyć tę pełnię. Opcję. Noż kurczę, że ja o tym zapomniałam. Właśnie robiłam reinstalkę. I nie wyłączyłam pełni, a opcje życia, tak długie,
Normalne, też mnie o to pytaliście, więc przy okazji możecie zobaczyć. Tutaj jest mój profil na stronce The Sims 3. No i pełnia, gdzie jest pełnia? Gdzie jest pełnia? Ach, dobra, tutaj ustaw pojedynczy cykl i ja bym chciała może pierwszą kwadrę przed pełnią, nów po pełni. Wzrastający sierp, on będzie ładnie wtedy wyglądać. No dawaj, dawaj. Mam nadzieję, o, zmieniła się cudownie, nie będą nam się zombiaki lęgły. No i co, będzie ta sąsiadka, czy nie będzie? Chociaż to nie jest twoja sąsiadka, wy mieszkacie tak daleko od siebie, że to się chyba nie zaliczy na sąsiadkę. Mam nadzieję, że będzie. Halo? Halo, dzwoń dzwonkiem. Tu ktoś mieszka? Może ktoś wyjdzie? Tu też można niby dzwonkiem zadzwonić. Wyjdzie ktoś do ciebie? O, proszę, to ty jesteś? Nie, ty jesteś kimś innym. Ty jesteś jakimś totalnym randomem chyba. Ale nieważne, możesz z nią zagadać. Co? Jakie tu romanse? I dzwoń dzwonkiem, gawędzi z tobą. Seniorka cię wyrywa. Patrzaj, Johnny. Seniorka Olasa, ale taka z twarzy nie najgorsza. Jakby ją trochę podratować, odmłodzić. W stroju czarownicy, w shortach babcinych. Jeszcze na lekkim obcasiku. Idealnie. Idealna kandydatka na romans, Johnny. Tak, zaraz powiecie, że ja mu tutaj źle życzę. Nie no, aż tak źle mu nie życzę, ale... No ale jak tutaj chodzi, romanse uskutecznia po sąsiadach, no to... Co ja mu będę bronić chłopakowi? Nie, Johnny jest grzeczny, on nie zachowałby się w ten sposób. On jest dobry, właśnie on jest przyjacielski i raczej z natury jest samotnikiem, więc najlepiej czuje się w swojej rodzinie. A takie rzeczy to robi, no bo musi, tak? Bo pracuje, bo tutaj pilnuje porządku w mieście, więc dba o wszystkich. O nie, córka, jak ty się źle czujesz. Dobra, w takim razie Johnny do domu, zostaw te seniorki i emerytki, a my tutaj z Eriką musimy ogarnąć. Erika, naprawdę, biegasz, a dziecko? Nie słyszysz, że płacze, prawda? Weź jej zmień brudną pieluszkę, bo biedna pewnie cała tonie w tym, co zrobiła. Zmień pieluszkę. Era, złaź z tej bieżni. No zostawić cię na chwilę. Jak ci coś każe zrobić, to się w ogóle nie słuchasz. Ale jakbyś miała coś sama zrobić, to nie wpadniesz na to. No dawaj, bo jej się zaraz wyleje z tego kokoniku. Ojejku, i Jasper też płacze. Świetnie, weź ty z nią nie gawędź i wracaj do domu, bo tutaj nie ogarniamy naszych dzieciątek. Daj jej butelkę, ona jest głodna i później będziesz mogła ją wsadzić do kojca. Ona ma urodzinki, więc zależy mi, żeby jak najlepiej się czuła na tych urodzinkach. A ty też musisz tutaj Jaspera posadzić. Weź Jaspera na ręce. Ojejku, jaki głodny, wiem, że jesteś głodny. Urodziny, w ostatniej chwili ją zdążyłam nakarmić. Cudownie, cudownie. Chodź, Elenka, pokaż się, jaka ty wyskoczysz. Piękna wyskoczysz, czy bestia wyskoczysz? Któż to wie? Któż to wie? Miejmy nadzieję, że piękna. Upłynęło trochę czasu, bla, bla, bla. Ojej, chyba jednak bestia. Chyba bestia. Nie wierzę. A, uwielbiam takie bugi. Słuchajcie, nie dość, że z Zezem, to jeszcze jakaś zmutowana... czteropalczasta z dużym biustem i dziwnym odwłokiem. Mutacja dziecka i konia. Niesamowita mutacja występująca tylko i wyłącznie u syrenich dzieci w The Sims 3. Dobra, robię sobie teraz lekkie żarty. No trzeba to naprawić, Boże. A na stopach zamiast nóg kopyta, a na kopytach Timberlandy. Czy tam inne obuwie ciężkie. Aż mnie po prostu zatkało. Erika, zobacz. Zobacz, jak twoje dziecko wygląda. Zobacz. Albo lepiej nie patrz, bo się wystraszysz. Idź swoje kolejne dziecko ogarnij. Weź go na ręce. Zaraz naszą malutką zmienimy. Wiem, tak, Jasper. Wiem, że tu się tragedie dzieją. Co ty idziesz robić? Obwąchuje mnie. Wiesz co, mój drogi? Idź sobie zjedz. Nala, niech się tam wącha z mokim. Idź, zjedz resztki, kawałek ciasta. Cały czas mamy to ciasto? Ciekawa jestem, czyją zasługą jest ta plama na dole. A my zaraz tę bestię musimy też ogarnąć, bo to się nie może tutaj tak wić w pokoju. Końszmar! Po prostu końszmar! Ale gdzie go odkładasz, Erika? Ucz korzystania z toalety, Sima Jasper.
Bo on nam się zaraz sika. Weź go na ręce. Boże, kuń nam chodzi po pokoju. Kuń wchodzi do skrzynki z zabawkami. Kuń sobie wziął potwora z Loch Ness. O nie wierzę. Dobra, słuchajcie, nie, ja muszę zrobić zdjęcie, bo to po prostu, to co się tutaj dzieje, to jest opętanie wyższego stopnia. No, także tego. A mówili, że trzeba ochrzcić dziecko, bo będą problemy. No i są. Erika, widzisz, nie spisałaś się. Dobra, ogarniaj swoje młodsze dziecię, starsze dziecię, chociaż niby młodsze, bo młodszy syn, a starszy brat. I młodszy brat, wszystko w jednym. Nala, naprawdę, nie wierzę, znowu u Jaspera. Nala, czy ty jesteś poważna? Czy ty się znowu zsikałaś? Wsiąkło w dywan. Cudownie, nie mam siły do niej, naprawdę. A gdzie się bujać? Proszę skarcić Nalę. Wzmocnienie, zgań za to, że jest niszczycielski, jest świniakiem. Nala, nie wolno w domu sikać. Co ona ma z tym dywanem? Jasper, jesteś głodny. Wiem, że jesteś głodny. To matka ci nie dała wypić tej butelki? Dała ci, a później ci jednak ją zabrała? O Boże, koń się czołga. Może słuchajcie, ja nie będę zmieniać tego zbagowanego stroju. To przecież prześmiesznie wygląda. Przeuroczo. No jednak bestia, dobra, ty mój drogi, idź spać już, ty już nie patrz na to, bo tu się takie horrory dzieją dzisiaj. Idź, nie patrz, zamknij oczy, zaśnij i jutro wstajesz do pracy, zobaczyć jak wyściskać Jasper. Czemu ty masz taki elegancki strój, co mój drogi? Gdzieś ty się włóczył, czy to przez pełnię, która nie jest już pełnią? Dobra, a my się, słuchajcie, musimy chyba zająć koniem w skrzynce na zabawki. Nie wierzę po prostu. To jest bug roku. To jest po prostu najlepszy błąd, jaki kiedykolwiek przytrafił mi się w The Sims 3. Ale ja wiem, że to jest zbagowane ze względu właśnie na strój jakiś z modów i próbuję go znaleźć i kilka razy go już właśnie odinstalowałam, ale za każdym razem jak muszę przeinstalować zawartość zmodyfikowaną, to mi się znowu to pojawia, więc nie wiem, to się nie usuwa cały czas, mam to w folderze właśnie downloads. Ale plus jest taki, że wiem jak to ogarnąć, tylko właśnie muszę sobie pogrzebać w moich plikach gry. Dobra, zmieńmy jej ten strój, no bo nie, Elena nie może tak wyglądać. Nie może Szalenka tak wyglądać, lecimy do stylisty. No i tak wygląda nasza mała Elenka. Jak widzicie, Elena urodziła się z blond włosami i fioletowymi oczami. I ja jej tych oczu zmieniać nie będę, tych włosów również jej zmieniać nie będę. To jest gen, który gdzieś tam powiedzmy, że się przetacza przez naszą rodzinkę, bo w poprzednim pokoleniu Elliot, czyli brat naszej Eriki, też miał właśnie takie blond włosy i fioletowe oczy, więc powiedzmy, że to jest taki gen, który się gdzieś tam przeplata przez tę rodzinę, taki simowy albinizm, no i oczywiście Elena też go odziedziczyła. Myślę, że całkiem fajnie, dałam jej też właśnie takie żółciutkie elementy, bo to jest jej ulubiony kolor, więc tego żółtego troszkę tutaj będzie, ale nie tylko żółty, bo oczywiście i różowy, jak to na dziewczynkę przystało. Myślę, że później może naprawdę fajnie wyglądać, może być śliczną simeczką. Już mi się bardzo podoba, jest mega urocza, no i blondyneczka. Ja chyba rzadko gram ogólnie blondynkami, nie wiem, jakoś tak mi zawsze wychodzi, że ciemny kolor włosów przeważa tutaj u moich simów, chociaż Savanna jest na przykład blondynką, Elsa też jest blondynką, więc zobaczymy, może jednak będzie więcej blondynek na kanale niż brunetek. Jeszcze mi rudzielca brakuje jakiegoś. No ale dobra, tak wygląda właśnie nasza Elena w stroju oficjalnym i został nam jeszcze strój na co dzień. Chciałam, żeby był właśnie taki lekki, wiecie co, i da mi żółte buty, ale myślę, że do tego niebieskiego stroju to jej chyba jednak będą bardziej białe pasowały. Chyba, że tą kurteczkę też jej jeansową zmienimy na żółty kolor. Zaraz tak skaczę po tych ubraniach i mi się zaraz coś pewnie wywali. Żółty, tylko ten żółty tak się przebija przez niebieski i wygląda nie bardzo. Dobra, zostawmy jej tak jak jest. Tak, chcę anulować. No i dobra, nasza Elenka gotowa. Coś, co mnie zawsze niesamowicie dziwi u simowych dzieci, to jest pełne uzębienie. Zobaczcie, jakie ona ma ząbki. Dopiero co miała urodzinki, a już ma pełne uzębienie. I co, bawisz się, Elenka? Chowasz się.
No dobra, to chowaj się, ale i tak cię pewnie mamusia znajdzie. Nie masz się co chować. A nie, to Jasperek tutaj przyszedł do siostrzyczki. Będziesz się bawić z nią? Ona dopiero... O, jak słodko! Uwielbiam te interakcje. To jest akurat mega słodkie, to chowanie się w skrzyni z zabawkami przez dzieciaki. Ja też tak robiłam, chociaż ja jak byłam mała, to się w regale chowałam. Nie wiem, czy wy też, ale ja uwielbiałam się chować albo w szafie, albo w regale, w półkach właśnie od regału, jak byłam jeszcze na tyle mała, że się do nich mieściłam. No więc uwielbiałam się chować w domu. Dobra, kochani, ja się będę powoli z wami żegnać. O, widzę, że Jasper sobie tutaj myśli o siostrzyczce. Jeśli wam się podobało, to zapraszam was do komentowania, łapkowania i subskrybowania. Dzięki za oglądanie. No i cześć!